Jak myślę o aniele, to najbardziej myślę o aniele stróżu. Jakoś łączy mnie z nim osobista więź. Mam takie poczucie jego obecności w różnych sytuacjach. Na przykład w podróżach wiem, że to jest tak, jak Rafał towarzyszy, jedzie, kroczy, nadąża za mną. Ktoś, kto mnie kocha, kto się mną opiekuje, kto się o mnie troszczy, komu na mnie zależy. Bardzo go lubię. Bardzo się cieszę, że jest. Bardzo jakoś jestem wdzięczny za jego obecność. Nie gadamy ze sobą często. Mam wrażenie, że on wie o mnie wszystko, więc nie muszę mu za dużo mówić. A on czasem coś podszeptuje. On czasem inspiruje, czasem o czymś przypomina. Czasem wyraźnie, w taki sposób, że wiem, że to od niego pochodzi. A czasem robi to w tak dyskretny sposób, że mogę sobie pomyśleć, że to tylko moje myśli. A to też od niego.